Pamiętasz ten moment, gdy dowiedziałaś się, że Ania jednak tą walkę przegrała? Tak, pamiętam ten moment, bo byłam wtedy w Stanach, nie było mnie w Polsce i mi to powiedzieli, ja miałam lądowanie między, tam nie pamiętam, gdzieś lądowałam w Bostonie, w każdym razie powiedzieli, no i to było trudne jeszcze, tym bardziej, że mnie nie było na miejscu. Jakie to było dla Ciebie 8 lat? Bo dzisiaj mija 8. rocznica śmierci Ani. Wiesz co, no brakuje jej każdego dnia, ale mówię, trochę jest we wszystkich naszych wspomnieniach i jak mi jej brakuje, to sobie zadzwonię do mamy Ani czy do Gosi o, Jarek przeszedł. I czy sobie pogadamy, powspominamy, czy oglądamy filmy, czy zdjęcia. No, nie jest to łatwe, no co mam powiedzieć. Nie no, pamiętam dokładnie, jak się dowiedziałam, że mama nie żyje. No ale wtedy to byłam w ciężkim szoku raczej, więc nic nie myślałam, że tak powiem. Czego przez te 8 lat najbardziej Ci brakowało od momentu odejścia mamy? Myślę, że w ogóle mamy. Ale czy jakieś szczególne rzeczy, to nie raczej. Po prostu mamy i tyle. Ale wyrosłaś na przepiękną, inteligentną, młodą kobietę, czyli można powiedzieć, że właściwie twój tata wspaniale zastąpił mamę, tatę, poradził sobie ze wszystkim i także przecież twoja babcia, która niezwykle zaangażowała się w wasze wychowanie. Tak, tata i babcia zrobili genialną robotę, że tak powiem. No tata też zastąpił mi mamę, no i był tatą przede wszystkim. Babcia też nas bardzo wychowywała przez te 8 lat, gotowała nas, sprzątała, też nas wychowywała, była bardzo aktywna w naszym życiu, dalej jest oczywiście, ale uważam, że i babcia i tata naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Myślę, że to było długie 8 lat, bo to 8 lat, w którym mogłem wiele rzeczy zrozumieć i mogłem spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy, gdyż no, jak jesteśmy starsi, to się uczymy więcej, czym więcej rzeczy rozumieć. Więc myślę, że to było 8 lat, w których, że powiem, dojrzałem trochę już do tego wydarzenia, co się stało, do tej tragedii. Co było dla Ciebie najtrudniejsze, jak tak wspominasz, w tym czasie, kiedy Twojej mamy zabrakło? Mało pamiętam naprawdę z tego okresu, gdyż no, 8-letnie dziecko nie pamięta i nie rozumie wielu rzeczy w tamtym czasie, ale myślę, że no, najbardziej brakowało takiego po prostu takiej kobiecej ręki w moim życiu, takiego kobiecego dotyku. Wiesz, to jest trudny temat, o którym się bardzo ciężko mówi i akurat mówić o takich emocjach przy okazji filmu i premiery jest bardzo trudno i na pewno to nie da się powiedzieć tego w jednym zdaniu.